Dobry wieczór. Przede wszystkim myślę, że to był taki mecz walki, na to nastawiliśmy się. To były, jakby nie było derby, oprawa kibicowska na pewno mogła zaimponować i bardzo przyjemnie w takich warunkach się gra. Myślę, że do przerwy staraliśmy się stworzyć dobre widowisko. To my chcieliśmy rozpocząć od prowadzenia. Myślę, że GKS miał taki sam plan, ale to nam udało się zrealizować. Jeszcze mieliśmy kilka naprawdę dogodnych sytuacji i nad tym możemy ubolewać, że do przerwy nie schodziliśmy z wyższym prowadzeniem, ale tak się to niekiedy mówi, że to wyższe prowadzenie bardziej usypia i być może ten wynik 1-0 właśnie był taki dla nas bardzo konkretny na tą drugą połowę. Wiedzieliśmy, jaki mamy cel, czekaliśmy na swoje szanse w kontrataku. Myślę, że gdybyśmy z tych kilku dobrych szans wyprowadzili jedną czy dwie te kontry lepiej, mogliśmy zakończyć jakąś dobrą sytuację dla nas. Cieszymy się, wygraliśmy, dopisujemy 3 punkty. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Na wstępie gratuluję trenerowi wygranej. Ostatnio dość często przychodzi mi gratulować innym trenerom. Cóż, nie mieliśmy prawa dzisiaj przegrać tego spotkania. Pierwsza połowa pod dyktando gości i za tą pierwszą połowę na pewno należy przeprosić szczególnie kibiców, którzy mimo niekorzystnego wyniku 90 minut wspierali mój zespół. Jeśli chodzi o drugą połowę, wyszliśmy po raz kolejny z innym nastawieniem. Ciężko na gorąco zdiagnozować, co jest przyczyną tak dużych wahań, jeśli chodzi o grę mojego zespołu. Natomiast nie ma co ukrywać, że ten mecz nam nie wyszedł. I mogę dzisiaj z całą stanowczością powiedzieć, że przed sezonem pomyliłem się, mówiąc o tym, że o grę defensywną będzie można być spokojnym. Myślę, że na chwilę obecną te mecze, szczególnie ostatnie, pokazują, że największy problem mamy właśnie z defensywą. Nie mówię tu o indywidualnych umiejętnościach obrońców, bo cały zespół broni i cały zespół atakuje. Natomiast przypominając sobie GKS z zeszłej rundy, gdzie traciliśmy bardzo mało bramek, gdzie przeciwnik nie stwarzał sobie sytuacji do tego, żeby nam zagrozić, ta determinacja pozwalała nam na to, że strzelenie jednej czy dwóch bramek zamykało mecz. W tej chwili dzisiejszy mecz unaocznił nam szczególnie to, że zderzenie z pierwszą ligą niektórych zawodników jest bardzo bolesne. Tutaj umiejętności czysto piłkarskie bardzo często schodzą na dalszy plan i dzisiaj mieliśmy tego okazję, żeby to zobaczyć i poczuć na własnej skórze. Szkoda, że ta nauka jest tak bolesna, bo przeciwnicy wykorzystują tę sytuację. Tracimy punkty i na pewno jesteśmy daleko od tego, co zakładaliśmy sobie przed sezonem. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, to myślę, że dzisiaj nie trafiliśmy też z personaliami i tutaj też biorę to oczywiście na siebie jako trener. Zbyt mało wojowników wyszło w pierwszej połowie i przegraliśmy tą walkę wręcz. Korekta w składzie w drugiej połowie spowodowała, że wróciliśmy teoretycznie do gry, natomiast skuteczność działania jest na niskim poziomie ciągle. Nie wykorzystujemy swoich sytuacji, dajemy przeciwnikowi zbyt wiele. Nie ujmując tu oczywiście przeciwnikowi, ale na tak renomowany zespół, jakim jest mimo wszystko GKS Katowice, to na zbyt dużo pozwoliliśmy rywalowi. Jeszcze raz gratuluję trenerowi, a nam nie zostało nic innego, jak wrócić do podstaw i do ciężkiej pracy. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Czy są jakieś pytania? Ja mam pytanie do trenera, proszę, żeby się mi pomoże GKS-u. Trenerze, mówi pan, że nie wie pan, jakie są przyczyny tych wahań, jeżeli chodzi o jakość gry. No ja mam taką jedną hipotezę, że być może jedną z przyczyn tych wahań jest to, że to bardzo duże rotowanie składam, bo tak naprawdę patrzymy na drugą połowę meczu z Wigrami, która była bardzo dobra. I nagle na mecz z Rakowem Częstochowa wychodzi zespół z kilkoma zmianami, jest kombinowanie z Woźniakiem i Ruminem, jest
nie gra Łyszczarz, który zagrał bardzo dobrze w drugiej połowie z Wigramem, stawiamy na słońcu na lewej stronie. Łyszczarz znowu Częstochowie gra ostatnio tam 4 minuty, dzisiaj gra w pierwszym składzie. Alon, który zagrał pół godziny w Częstochowie, dzisiaj nic nie pokazał, dzisiaj też będzie w pierwszym składzie. Do tego dochodzi kwestia Wawrzyniaka, który z tego co słyszymy, to jeszcze tak naprawdę miesiąc by potrzebował, żeby dojść do siebie, a tu nagle gra dzisiaj w pierwszym składzie. Być może to jest kwestia rozpatrzenia. Znaczy, zauważmy, że te wahania wystąpiły szczególnie w ostatnich dwóch spotkaniach i tutaj te trzy spotkania ostatnio odbyły się w ciągu tygodnia. Więc cykl meczowy, jeśli chodzi o szczególnie młodzieżowców, którzy mają dość duże wahania, jeśli chodzi o formę. Myślę, że tutaj ta rotacja na pewno nie wpływa negatywnie na nich, bo każdy z nich jest w grze. Jeśli chodzi o mecz z Rakowem, chcieliśmy wyjść bardzo wysoko na przeciwnika, odciąć im możliwość grania. W związku z tym musieliśmy przejść na bardziej ofensywny system z racji tego, żeby odciąć możliwość rozgrywania. Nie dało to efektu spodziewanego. Natomiast w tej chwili po meczu ostatnim w Rakowie szukaliśmy zawodników, którzy najlepiej wyglądają, jeśli chodzi o regenerację po dwóch dniach po tym meczu w Rakowie, który nie był łatwy dla nas i do samego końca próbowaliśmy zmienić oblicze tego spotkania. Natomiast no, tak jak mówię, no, ja dzisiaj, jeśli chodzi o Łyszczarza, którego chwalicie Państwo za zeszły tydzień, dzisiaj uważam, że być może nie mógł się zmierzyć z tak istotnym, jeśli chodzi o to sprawy mentalne, spotkaniem, jakim są derby z GKS-em Jastrzębie. Natomiast Dawid Anon od dłuższego czasu wygląda bardzo dobrze w treningu i myśleliśmy, że to jest dzisiaj jest ten punkt, od którego mógłby zacząć regularnie występować w zespole. Ja nie chciałbym, tak jak mówię, na gorąco oceniać przyczyn tych wahań, ale bardziej bym tu upatrywał kwestii mentalnej, a nie wykonawców. Zespół jest dość wyrównany tak jak mówicie, Łyszczarz tydzień temu zagrał bardzo dobrze. Dzisiaj uważam, że zagrał słabsze spotkanie, więc te wahania szczególnie u młodzieży będą. Jeśli chodzi o Jakuba Wawrzyniaka, potrzebujemy impulsu, jeśli chodzi o uszczelnienie defensywy. Uważam, że dzisiaj zagrał mimo wszystko poprawne zawody. Natomiast tak jak mówię, mamy problem, jeśli chodzi o grę w defensywie jako zespół. I tu upatruję zbyt dużej łatwości kreowania sytuacji przez przeciwnika, a także tego, że tracimy zbyt dużo bramek. W zeszłym roku, jeśli się nie mylę, półroczu straciliśmy 11 bramek, z czego 3 tylko z gry. Więc to jest coś, co bardzo boli, bo mając wynik 0-0 i grając taką drugą połowę, którą żeśmy podkręcili tempo i przejęliśmy inicjatywę, być może ten wynik byłby inny, natomiast nie ma się co tłumaczyć. Przegraliśmy dzisiaj spotkanie i trzeba się uderzyć w pierś, że zbyt dużo błędów popełniliśmy jako zespół, a ja dzisiaj otwarcie mówię, że ze składem żeśmy nie trafili. Czy są jeszcze jakieś pytania? Kolega o tego Kuba Wawrzyniaka, bo rzeczywiście on tam w tych pierwszych momentach po przyjściu do GKS-u mówił o tym, że być może to jego przygotowanie, a właściwie dostosowanie się do pana wymogu, bo pan to zawsze prawie dużo wagę przywiązuje do tego przygotowania fizycznego, że pan może u niego zabrać trochę czasu. Czasem dwa tygodnie później pan go na te 9-7 minut wypuszczał, on doszedł rzeczywiście tak szybko do tej optymalnej dyspozycji, którą pan oczekuje od każdego zawodu. Znaczy, mówiąc o Kubie, jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne Kuby, no to w tym naszym systemie, który opiera się na bardzo ofensywnie grających bocznych obrońcach, mówiliśmy tutaj o tym, że w kontekście pozycji, na której ewentualnie Kuba ma też być brany pod uwagę, czyli lewego obrońcy, powoduje, że trzeba biegać od 16 do 16. No tutaj takie parametry akurat bardzo mocne ma i Franciak, i Lisowski. Dobijając do takiego poziomu, myślę, że ten czas, o którym mówiliśmy, to jest czas realny. Natomiast bezpośrednio po tym, jak Kuba podpisał z nami umowę, wszedł w indywidualny cykl przygotowań, oprócz tego, że trenuje z drużyną. Inna rola też jest troszkę graniu na półlewym stoperze. I gdzieś dyskutowaliśmy dość długo. Kuba czuje się na tyle na siłach, że chciał pomóc zespołowi. Szkoda, że jego inauguracja w GKS-ie zbiegła się z derbową porażką, natomiast jego występ oceniłbym pozytywnie i liczę, że taka osobowość w szatni jest w stanie
wpłynąć na ten zespół na tyle, aby takie połowy się już nie zdarzały. Jeszcze jeden wątek, bo mówi Pan o tej grze obronnej. Będzie Pan to próbą okienka jeszcze trwa, będzie Pan chciał rozstrzygnąć, poprawić tylko w ogóle tych zawodników, czy jeszcze do tego tak, 72-96 godzin tego organizacji personalnie zmienić troszeczkę? Znaczy, Pan co, no to indywidualności jakby uważam, że nie zmieniają oblicza zespołu, jeśli chodzi o grę defensywną. To nie chodzi o to, żeby ściągnąć kogoś, kto jest bardzo dobrym defensorem i nagle zmieni się oblicze GKS-u, który potrafił bronić bardzo wysoko, czyli ci środkowi pomocnicy już i skrzydłowi bardzo dużo tych piłek odbierali. I nagle taka jedna osoba ma zmienić wszystko, co się będzie działo wokół naszego zespołu. Ja myślę, że jeśli oczywiście pojawiłby się ktoś, kto byłby realnym wzmocnieniem, to może i klub jeszcze o czymś takim pomyśli, bo widzimy to i to nie jest tak, że to dzisiaj wypłynęło te nasze przeświadczenie o tym, że mamy tutaj deficyt. Natomiast tutaj uważam, że tylko i wyłącznie pracą w tygodniu jesteśmy w stanie zminimalizować poczynania przeciwników, bo tak naprawdę bardzo wiele zależy od nas. Jeśli my nie pozwolimy przeciwnikowi na zbyt wiele, to uważam, że te mecze będziemy wygrywali. Natomiast jeśli pozwolimy na to, że wielokrotnie nęka nas przeciwnik, tak jak miało to miejsce dzisiaj, no to nie można liczyć, że Mariusz Pawełek na 10 sytuacji wybroni 10. Zawsze ten mur kiedyś się skruszy. Natomiast nie ukrywam, że widzimy ten problem, jesteśmy niezadowoleni, będziemy szukali recepty, jak to zmienić w jak najkrótszym czasie. Zapomniał się Dziennik Zachodni, też mam pytanie, wspomniał Pan, że dzisiaj zbyt mało wojowników było w składzie tym wyjściowym, tak? Większość tych piłkarzy przyszła jak przed sezonem, wtedy kiedy i Pan, i dyrektor sportowy, to już Batli mówiliście, że sprowadziliście piłkarzy charakterologicznie sprawdzonych, według list, różnych swoich danych, tak, przeczuć. Z czego więc wynika ten brak wojowniczości w Lidze? Znaczy ja dzisiaj po prostu uważam, że proporcje zostały troszkę jakby przechylone na szale umiejętności czysto piłkarskich, a nie cech wolicjonalnych. Tak? Bo ilościowo być może za dużo zawodników było, którzy mieli kreować tą grę. I tutaj inklinacje do takiej gry zarówno ma i Dawid Anon, i Łyszczarz. Akurat padło na nich, bo chcieliśmy, żeby zespół zareagował i chcieliśmy dokonać jakiegoś wstrząsu i uważam, że ten wstrząs było widać w drugiej połowie, natomiast to nadal jest za mało. No, jeżeli nie wykorzystuje się sytuacji, które mieliśmy, może nie było ich dużo, bo strzały z dystansu, czy ta poprzeczka, która miała miejsce, natomiast skuteczność działania, ja to powtarzam od 8 miesięcy, jeżeli skuteczność działania jest na wysokim poziomie, no to naprawdę dużo sytuacji nie trzeba stwarzać, żeby je wykorzystywać. I mówię tutaj zarówno o grze ofensywnej, jak i defensywnej. Więc myślę, że to jest klucz do tego, żebyśmy się podnieśli.